znajdujemy się w części technicznej pod basenia, gdzie jest cała infrastruktura związana z jacuzzi. Tutaj są uwidocznione właśnie skutki przecieków, jakie mają miejsce z jacuzzi. No jest to jedna z najistotniejszych spraw i najpilniejszych w tym momencie przewidziana tym remontem. Po prostu zapobieżenie dalszej degradacji budynku i zabezpieczenie tych przecieków, żeby zabezpieczyć substancję budynku. Czyli tylko jacuzzi będzie remontowane? Tytułem wyjaśnienia, bo tutaj w opinii publicznej pojawiły się takie mylne jakby informacje, że wymieniamy wanny jacuzzi. Natomiast wymiana samych wanien jest tylko jednym z elementów remontu uszczelnień i całej jakby podłoża. Plaży basenowej i właśnie naprawy uszczelnień, które z racji wieku no już są nieskuteczne, co widzimy tutaj na między innymi na tym słupie. Czy to jedna część, a czy coś jeszcze będzie remontowane? Czy w jakiś sposób może zmieni się wystrój basenu? Jakieś nowe atrakcje będzie można... Na ten moment nowe atrakcje nie są przewidywane, natomiast obecne 6-osobowe wanny chcemy zastąpić nowszymi 12-osobowymi. Także tutaj pod tym kątem dla klientów będzie to atrakcyjniejsze, czy będzie powiedzmy dwa razy więcej miejsca w jacuzzi. A ile to wszystko kosztuje? Rada Miejska przeznaczyła na ten remont 300 tysięcy złotych. Natomiast w ramach tych kosztów musimy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją, czyli prace projektowe, nadzór, no i samo wykonanie remontu. Te skutki przecieków są najbardziej widoczne. A czy obecny stan zagraża w jakiś sposób klientom? Nie. Czyli remont ma na celu unowocześnienie? Remont ma na celu przede wszystkim uszczelnienie przecieków i zapobieżenie dalszej degradacji budynku. Natomiast obiekt jest bezpieczny, jest poddawany okresowym przeglądom technicznym zgodnie z ustawą prawo budowlane. Przeglądy te nie stwierdziły żadnych sytuacji, które zagrażałyby bezpieczeństwu użytkowania. Tu znajdujemy się bezpośrednio w tej strefie jacuzzi, która jest przewidziana do wyremontowania. Rozebrane zostaną oba podesty, wyciągnięte zostaną stare wanny. Cała plaża w obrębie właściwie od wyjścia ewakuacyjnego tutaj do tego słupa zostanie rozebrana, zostanie wykonane nowe uszczelnienie, odtworzona warstwa i położone nowe płytki. Rozumiem, a terminowo jak to wygląda, kiedy będzie remont? I kiedy basen będzie nieczynny dla klientów? Basen będzie wyłączony z użytkowania przez cały sierpień bieżącego roku. Wtedy przewidujemy te prace najbardziej brudne. Natomiast z dniem 1 września uruchomiona zostanie główna niecka basenu, a tutaj na wygrodzonym, bezpiecznym terenie będą prowadzone dalsze prace już takie niebrudzące, nieutrudniające użytkowania basenu. I cała inwestycja planowana jest na koniec września, do oddania, do użytkowania. Czyli do końca września remont powinien się zakończyć. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo.